Witam serdecznie, drogie rybki na kanale Iwitarot. Cześć kochani i wsikłania. To czytanko dla Was na linii lipiec, sierpień, 2024 rok. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i będą z każdym współgrały, rezonowały. No wiecie, o co chodzi. Także tylko prywatne czytania mogą coś wnieść w Wasze życie tak naprawdę. I to przecież to tylko wskazówka, a drogowskaz, a nie wyrocznia. Musicie o tym pamiętać, dobrze? Zaczynamy od wyroczni. Zaczynamy od wyroczni. Zobaczmy, co tutaj wyrocznia chce powiedzieć rybkom. W ogóle to czytanie miesięczne będzie zupełnie inne niż czytania w zeszłych miesiącach. Także piszcie, gdyby Wam coś tutaj nie pasowało. Ups, o kurczę. Ale piękna karta wypadła. O kurczę. Proszę, bratnie dusze. Oj, rybeńko, moja droga. Warto tyle czekać na swoje czytanie. No, cóż jeszcze chcecie pokazać rybkom? Cóż dla rybki na sierpień 2024 rok? No, nic już? No chyba nie. Może jeszcze chwilka? O, jest. Nowe życie. Piękny przekaz, kochani. Bratnie dusze. Karta 41. Harmonijne związki partnerskie. Miłość, przyjaźń, koleżeństwo. Związek sprzyjający rozwojowi osobistemu. Twoim przeznaczeniem jest rozwój i przemiana w towarzystwie innych. Pewni ludzie wkraczają w Twoje życie, aby przenieść Cię na wyższy poziom uzdrawiania, w świadomości i autentyczności. Zawsze jest to wzajemne doświadczanie, chociaż rezultaty dla każdego z Was będą różne. Rozpoznasz tych ludzi po tym, że silnie Cię do siebie przyciągają. A czasami także przez początkowo silną niechęć do nich. Bratnie dusze mogą być przyjaciółmi na całe życie lub pozostać w Twoim życiu tylko przez krótki czas. Bez względu na wszystko zmienisz się w sposób, którego nie możesz teraz pojąć. Zwróć dziś uwagę na tych ludzi. To dla Ciebie największe dary. No. I zobaczcie, dzięki tym osobom będziesz mógł, czy będziesz mogła się realizować. Tutaj jest pokazane nowe życie, karta 39, która mówi o tym, że narodzą się w tobie nowe pomysły, nowe możliwości, powiew świeżego powietrza. Życie samo się odnawia. Kiedy wiosna budzi świat dookoła i w sobie odczuć można radość i podekscytowanie, z dnia na dzień drzewa zakwitają, ptaki wracają do domu i śpiewają swoją cudowną pieśń, a przyroda niesie z sobą wspaniałe obietnice, cuda kuszą nas wszystkich. To jeden z tych momentów w Twoim życiu, kiedy nowe pomysły Cię inspirują, a nowe możliwości dają nadzieję na spełnienie Twoich marzeń. W Twoim świecie wszystko jest w porządku i masz energię, której potrzebujesz, aby poczuć się odnowionym. Pozwól swojemu sercu napełnić się entuzjazmem. Niech Twoje światło świeci, bo to czas szczęścia. No kurczę, no macie piękne karty na sierpień. Bratnie dusze, nowe życie. Dzięki tym osobom, które spotkacie na swojej drodze w sierpniu, będziecie mogli się realizować.
dzięki tym osobom, tej osobie będziesz, no będziesz miał mnóstwo nowych pomysłów. Być może razem do czegoś będziecie dążyć i razem coś tworzyć. Będziecie jakby, no, będziecie czuć, że to właśnie to, że to jest ta osoba. Zobaczmy, co mają do powiedzenia opiekuńcze karty dla rybki. Marzenia. Myśl o rzeczach wielkich. Istnieją niewidzialne siły gotowe wesprzeć twoje marzenia. Refleksja. Miej oczy szeroko otwarte. Ucz się cieszyć drobiazgami. I ostatnia karta to upływ czasu. Tak zaplanuj czas, abyś miał chwilę tylko dla siebie. Zasługujesz na własne życie. No, piękny przekaz. Więc ja mam wrażenie, że ten sierpień to będzie po prostu, no, dla ciebie, rybko, wielkie wow. Spełnienie marzeń. Będziesz spotykać osoby, które pomogą przejść jakąś lekcję życiową. Będziesz dzięki nim mogła się czegoś nauczyć. Jak widzicie, bratnia dusza to nie tylko te osoby, które się dogadują, ale też zniechęcają do siebie. No, właściwie to każda osoba, jaka staje na naszej drodze, to nie przypadek. To nie jest przypadek. My wszyscy jesteśmy dla siebie lekcją. My wszyscy jakoś na siebie oddziałujemy wzajemnie. Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Śmierć. No proszę. Transformacja wewnętrzna. Koniec jednego cyklu. Zaczyna się kolejny. Co się kończy w twoim życiu, rybko? Warto przygotować się na te zmiany. O co chodzi, no? Mamy piątkę denarów. Dziesiątka buław i dwójka kielichów. To również karta bratnich dusz. Myślę, że jesteście zmęczeni sytuacjami, które, no, gdzieś tu się z kimś kłóciłeś, gdzieś tutaj nie miałeś wystarczająco dużo środków do życia. Jakimiś takimi negatywnymi sytuacjami jesteś naprawdę już zmęczony. Przychodzi ktoś, kto pomoże ci to wszystko ogarnąć. Jakby znajdziesz złoty środek na coś. Na naprawianie czegoś w swoim życiu. No ciekawe. Dobra, patrzymy dalej. I tutaj to czytanie od tego momentu będzie zupełnie inne niż zawsze. Czyli pierwszy punkt tego czytania w tym momencie to miesiąc sierpień przedstawiony w czterech kartach, czyli cztery tygodnie. I właściwie dlatego nie będzie już czytań tygodniowych. Jeżeli będziesz ciekaw, co tutaj będzie się działo w tygodniu u ciebie, no to po prostu wystarczy wrócić do tego czytania miesięcznego. Będziesz mógł sprawdzić, czy to się coś sprawdza w twoim życiu, czy też nie. No. No dobrze. Kochane rybki, co w sierpniu u ciebie będzie się działo?
W pierwszym tygodniu sierpnia, w drugim, w trzecim, w czwartym tygodniu. Zobaczymy, jakie stare sprawy, sytuacje powrócą w tym miesiącu do ciebie. Tutaj zobaczymy, jaka sprawa pochłonie cię w tym miesiącu. Tu, jak zakończy się ten miesiąc. W czwartej karcie przeszkody, jakie staną w tym miesiącu na twojej drodze. Niespodzianki i rada. Później zobaczymy sobie czytanie, co w miłości u rybki i u tych, co są w związkach i u tych, co są singlami. I oczywiście zobaczymy, co w pracy. A tymczasem, co w tym tygodniu? Królowa kielichów. Królowa kielichów. Mamy tutaj osobę z trygonu wody, rak, ryby, skorpion. To jest osoba empatyczna, która pomaga innym. Możesz to być ty, rybko. Uczuciowa, wrażliwa. No. I znowu mamy dwójkę kielichów. Trójka mieczy i król kielichów. Ja mam wrażenie, że tutaj przedstawiony jest związek twój. Gdzie no ktoś kogoś rani. Ktoś tutaj poznaje bratnią duszę, która rozwala związek, ale jest słońce na to, czyli spełnienie. To jest ciekawe, słuchajcie. Jeżeli nie o to chodzi, to możesz być w związku, który kogoś nowego poznajesz, może być z tego samego trygonu wody, co ty. I ta osoba jakby leczy twoje rany. Dzięki tej osobie zapominasz o sytuacjach, które właśnie powodowały ten ból serca. No. I to jest pierwszy tydzień sierpnia już. Drugi tydzień sierpnia, kochani, to wieża. Coś tu się kończy, totalnie. Coś, co było zbudowane na ruchomych piaskach, rozwala się po prostu. No, jesteś pod opieką sił wyższych, więc tutaj to miało, tak się miało zadziać. I mamy śmierć, i ja nie wierzę, nie. Drugi tydzień. No tutaj coś się kończy, ta transformacja wewnętrzna, jeden etap się kończy, drugi zaczyna, to dwie karty karmy totalnej, takiej wiecie, na no na całego, dziesiątka była, to jest takie już nie mogę, nie mam siły, ale odzyskujesz tą równowagę wewnętrzną. Coś się może wydawać straszne. Coś może się wydawać przez... No, no i dajmy na to, jesteś z kimś w trwałym związku, ale poznajesz tutaj w pierwszym tygodniu kogoś innego. Tutaj się ten stary związek kończy. I męczą cię te przykre sytuacje, ale odzyskujesz tą równowagę wewnętrzną. Pamiętajcie, że to jest przykład. Tylko, to jest takie moje gdybanie. U każdej rybki może chodzić o zupełnie inną historię, tak? Kolejny tydzień mamy króla buław. Cóż to za gościu? To jest ktoś z trygonu
Ognia, baran, lew, strzelec. No, przystojniaczek jakiś tutaj się pokazał. Znienacka się pokazuje. Koło fortuny, czyli co? Tutaj ktoś przychodzi z przeznaczenia do twojego życia. Może to być starszy mężczyzna, z 4-7 lat od ciebie. Więc no. Może w trakcie jakiejś podróży. Sprawiedliwość. Zobaczcie kolejne. No, same karmiczne karty, no. Ten sierpień będzie bardzo jakby znaczącym miesiącem dla ciebie, rybko. Sprawiedliwość do ciebie przychodzi. Dlaczego ta sprawiedliwość? O co tu chodzi? O co tu chodzi, no? I co się pokazało? Ósemka mieczy i piątka denarów. Czyli takie nie widzę wyjścia z sytuacji. Czuję się jak w więzieniu, w czymś, jakimś związku, może w pracy, gdzie nie widzę jakby... Tutaj przychodzą te możliwości, ale ty tego nie będziesz widzieć. Tak jakbyś chciała na siłę siedzieć w tym swoim piekiełku, że tak powiem. W tym więzieniu, a przecież wystarczy oczy odsłonić i zobaczysz, że tutaj się pojawiają nowe możliwości. To koło fortuny przynosi mnóstwo fajnych rzeczy, tylko wystarczy po nie sięgnąć. No, jakaś sprawiedliwość do ciebie przychodzi. Jeżeli byłaś wykorzystywana, rybko, w jakiś sposób, dawałaś się wykorzystywać, jakoś tak nie czułaś się... Może jesteś w związku, gdzie czujesz się jak w złotej klatce. Może są te pieniądze, ale są też kłótnie. No nie czujesz tego, wow, miłości kompletnie. I jakoś no, nie potrafisz wyjść stamtąd, z tego życia. Ale w tym trzecim tygodniu, no, furtka się tutaj otwiera do ciebie. Uśmiecha się los, kochana rybko. Pamiętajcie, że to czytanie jest ogólne. W czwartym tygodniu as buław. No, to się będzie działo. Tutaj może i być seks, i spotkania, i po prostu bardziej będziesz miała, będziesz działać niż myśleć. No. No proszę, proszę. No tak, ale jest dziewiątka mieczy, siódemka denarów. As denarów. Kurczę. Ryba płacze, ryba nie przespia, nie wysypia się. Ryba czeka na cud. Ja cię, no, no przecież jest tutaj as buław i as denarów, pentakli, gdzie no przychodzą nowe możliwości. Coś tutaj się do ciebie uśmiecha, los się uśmiecha. Właściwie co tydzień jest coś pięknego. Jakby wołało wręcz, zostaw to, co ci nie służy i idź dalej. Nie oglądaj się za siebie. Ten sierpień właśnie jest taką lekcją dla ciebie, by nie tkwić w jakiejś sytuacji na siłę, w sytuacji, która ci nie służy. No, a ty masz te obawy. Czekasz, aż cię ktoś chyba wyrwie tutaj z tej opresji. As denarów mówi o nowej pracy, o przeprowadzce, o nowej miłości. Tutaj jest to działanie, więc... Ciekawy ten tydzień, powiem wam. Dobra, patrzymy dalej. Jest teraz sprawy, sytuacje, jakie powrócą w tym miesiącu. Ósemka buław, więc tutaj się będzie działo. Dużo znajomych, rozmów intensywne. Może gdzieś będziesz intensywnie gdzieś wyjeżdżać na wakacje też. Poznawać nowych ludzi.
No, rybka będzie zajęta. Stare sprawy, no jakieś stare sprawy rodzinne, być może z mamą, związane z przyjaciółką. Być może będziecie intensywnie ze sobą rozmawiać, będziecie chcieć umówić na spotkanie. No, i tak się może umawiacie od paru tygodni i nie możecie się spotkać. Dalej, jaka sprawa pochłonie cię w tym miesiącu? Jaka sprawa? O kurczę, kłótnie z partnerem, partnerką. Partner pokazuje się despotą, bo jest, no normalnie w locie mi się odwrócił. Jest w odwrocie, czyli nie dogaduje się. Ciągle chce, żeby było tak, jak on chce. Pokazuje palcem, co trzeba zrobić, należy zrobić. A ty się temu buntujesz, bo chcesz, żeby nam pomagał ci również, tak? Ale zobaczcie, mamy tutaj cesarzową i cesarza. Możesz to być ty i to może być twój partner. No. Może dojść do rozstania. Możesz, no. Te kłótnie nic nie dają i postanowicie się rozstać. Jak zakończy się ten miesiąc, odchodzisz od tego, co ci nie służy. Masz lęki. Boisz się odejść od tego więzienia mentalnego, albo i też w takim żyjesz, no nie wiem. W każdym razie tak kończy się ten miesiąc. Jak zakończy się ten miesiąc? Ósemką kielichów. Odchodzisz od relacji, gdzie może nawet parę lat żyłeś czy żyłaś z tą osobą. Odchodzisz. I zaczynasz żyć pełnią życia. Jesteś zapraszana, rybko, gdzieś tutaj do przyjaciół, może na grilla, może na wycieczki. No są wakacje, ciepłe dni, więc tutaj jak najbardziej będziesz wykorzystywać ten czas dla siebie, na uzdrowienie. Kolejna karta to przeszkody, jakie staną w tym miesiącu. Król kielichów. Ciekawe. O co tutaj chodzi z królem kielichów? Królowa kielichów. Królowa mieczy. Coś związanego z przeszłością, z dziećmi. Sytuacje karmiczne, no. No tak, kłótnie. Ktoś pojawia się i znika. Mamy tutaj królową mieczy. Ktoś, kto może być blisko ciebie. Możesz się z tą osobą pokłócić. To jest osoba z trygonu powietrza. Bliźnięta, waga, wodnik. Ale o co tu chodzi? Diabeł. No, jakieś relacje toksyczne, co się pokazują. Ktoś nad kimś chce zapanować. Ktoś tutaj też nie potrafi odejść od tych sytuacji toksycznych, mimo że są te kłótnie, są tutaj te nieporozumienia, ale może żal tych lat, którymi no, gdzieś tu byliście razem.
uzależnienie od seksu, używek. Jakieś tutaj przyzwyczajenia być może były. I to jest przeszkodą, żeby zacząć nowe życie. Jaka jest niespodzianka? Pustelnik. Pustelnik. Będziesz czuć się osamotniona, czy osamotniony w sytuacji, o której mowa. Możesz być w związku i się tak czuć. Możesz mieć świetną pracę i tak się czuć. Ale tutaj jest ten as buław, 10 denarów, czyli mam możliwość rozpoczęcia czegoś od nowa. Zobaczcie, macie tutaj tego asa buław, 10 denarów, więc tutaj przychodzi do ciebie sukces. Ważna jest twoja intuicja wewnętrzna, twoje doświadczenie życiowe też ci pomoże, albo ktoś mądrzejszy od ciebie, starszy od ciebie, może warto przyjść do tej osoby i porozmawiać z tą osobą. Ta osoba naświetli ci tą sytuację, w jakiej się znajdziesz i zobaczysz coś z innej perspektywy niż z własnej i zaczniesz jakby pozytywnie patrzeć na świat. Ta 10 denarów mówi o tym, że zależy, jak na ten świat będziesz spoglądać, rybko. Jeżeli w pozytywny, będą się materializować pozytywne rzeczy. Jeżeli w negatywny sposób, będą się tutaj pokazywały, materializowały rzeczy złe, niedobre, których nie chciałabyś doświadczyć już więcej. No. Więc to jest takie prawo przyciągania. Możesz przyciągać wszystko, co dobre do ciebie. Możesz osiągnąć swój sukces, jaki tylko pragniesz, ale ważne są twoje myśli. No. Będziesz zaskoczona, jak pięknie wszystko się będzie układało i możesz rzeczywiście spotkać tą bratnią duszę w sierpniu i iść za ciosem na przykład i poczujesz ten sukces i spełnienie. No proszę, jaka jest rada? Warto przyjąć ten kielich. Warto przyjąć ten kielich. Oczywiście, jeżeli to będzie w zgodzie z tobą, jeżeli rzeczywiście poczujesz, że warto. No. Warto pójść nową drogą. A co zrobisz, to już jest do ciebie ten wybór należy, tak? To jest ta właśnie biała karta. Coś, co jest się zadziewa teraz i no karty nie chcą wpływać na twoją decyzję. Więc no tutaj wybór należy do ciebie. Zobaczmy teraz na co chcą powiedzieć aniołki rybkom na ten miesiąc. Masz może pytanko do aniołków, więc zapraszam. To miesiąc bardzo ważny dla rybek. Oczywiście dla tych, które dla których jest to czytanie. Oj, pomocni ludzie, proszę. Coś jeszcze? Coś jeszcze. No, zobaczymy tak. Wybieramy. Poprawa zdrowia. No dobrze. Teraz zobaczymy, co u was w miłości i w pracy, ok? Co w miłości i w pracy u rybek na miesiąc sierpień 2024 roku. Dobra, mamy tutaj karty kolejne. Cóż tutaj u rybek? W sierpniu 2024 roku. W miłości i w pracy.
Okej. Tutaj będzie czytanko króciutkie dla osób, które są w związkach. O, tak. Tutaj dla osób, które są singlami. I dla osób, nie dla osób, i na pracę. Dla wszystkich. Dla wszystkich rybek. Okej. No i proszę. Ósemka mieczy. Czujesz się jak w więzieniu w tym związku, w którym jesteś? No. Ósemka mieczy. Nie czujesz się tu, gdzie jesteś. Możesz czuć się samotna. Osamotniona. Nie widzisz wyjścia z sytuacji. Chociaż nic cię tam nie trzyma. Wystarczy wyciągnąć te ręce z tych więzów. One są naprawdę słabo zawiązane. Cóż u rybek, jeśli chodzi o związek w sierpniu? No. Dwójka buław. As denarów. I król buław. Czyli takie zastanawianie się, którą drogą pójść, czy zostać tu, gdzie jestem, czy wykorzystać te nowe możliwości, które mi los przynosi. Może to być nowa praca, nowy związek. Zobaczymy króla buław. O co chodzi z tym królem buław? To może być szef pracy. To może być mąż, zwycięstwo. Raczej czuję to, jakby to był jednak szef pracy, zwycięstwo. Jakby podążanie gdzieś w innym kierunku, tak? W nowym kierunku. Zostawienie czegoś tu. No. Na co warto zwrócić uwagę? Na to, czego tak naprawdę pragniesz. Bo ty masz środki do życia. Możesz po prostu siebie realizować. Możesz wyjechać gdzieś z przyjaciółmi albo po prostu samemu czy samej spędzać ten czas. Ale takie... No, ale ty co? No, serce mówi jedno, rozum mówi drugie. Zrelaksować się czy nie? Czy dalej tkwić w tym tutaj świecie swoim? No tak. I tutaj mamy jedną stronę pokazaną, gdzie są kłótnie, gdzie no już się nie czuję. To jest zubożenie emocjonalne, nie ma uczuć. I koniec. Już właściwie warto wyjechać, zostawić to w cholerę wszystko i zacząć coś na nowo budować. Ale serce mówi co innego. Zostać, tak? Jesteś między młotem a kowadłem. Jaka jest rada? Wisielec. Warto przyjrzeć się sytuacji, w której się znajdujesz. Poczekać na coś, dopóki nie będziesz pewna, czego tak naprawdę chcesz, rybko. No. Poczekaj. Właśnie, i znowu jest ta ósemka buław, mieczy. Warto spojrzeć na życie z innej perspektywy. Dopóki tego nie zrobisz, to warto poczekać. Bo jeżeli tak długo, jak będziesz w tym swoim świecie, tak długo będziesz trwać w zawieszeniu. No. Zobacz. Piątka buław. Pokazało się. Tutaj są kłótnie. Może ty to zobaczysz, że nie warto tracić energii na coś takiego. Zostawić to i zacząć bawić się życiem. Warto docenić ludzi, którzy są wokół ciebie życzliwi ludzie, tak? I iść w tym kierunku. Warto się przeprowadzić. Warto pomyśleć o sobie. Wynająć inny dom, inne mieszkanie.
Dobrze, zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia rybkom na sierpień 2024 rok. Cóż tutaj u rybki? Masz może pytanie do nich, więc zapraszam. Podejmij działania. I jeszcze jedna karta. Medytacja przyniesie odpowiedź. Światełko. No, więc takie odpowiedzi macie anielskie. Więc tak, wiecie co, zanim podejmiesz działanie, to warto zacząć medytację, warto wsłuchać się w swój wewnętrzny głos. Bo przecież odpowiedzi są w nas. Rybki. Dobrze, zobaczmy, co u osób, które są singlami. Mamy tutaj cesarza. Cesarz to baran. Czwórka. Kielichów, czyli taka nuda. Może jesteś mężem, który się nudzi, albo jesteś rozwodnikiem? Nie. Albo masz kogoś takiego w swoim otoczeniu, ale nikt ten, ta osoba nic nie robi w twoim kierunku. Tak się zastanawiasz, co zrobić dalej. Albo jeszcze inaczej, może to być osoba, która jest mężem, ale nie twoim. Albo żona, ale nie twoja. Możesz być tą trzecią, tym trzecim. I w zasadzie nic się tutaj nie dzieje, nudy, wieje nudą. Na co warto zwrócić uwagę? Kapłanka, zwróć uwagę na siebie. Zwróć uwagę, czy jest ci dobrze w tej roli. Co? Jesteś piękną kobietą. Możesz mieć każdego, czy każdą, jeżeli jesteś mężczyzną, chociaż wiecie, że to niekoniecznie. No. Zobacz, jak to się pokazało. Tutaj mamy kapłana, rycerz pentakli, dziesiątka kielichów. Zwróć uwagę na to, że ty nie należysz do świata tego mężczyzny. On ma swój świat, swoją rodzinę, swoich przyjaciół, a o tobie nawet nie wspomina. Co powoduje to osamotnienie. Nie ma dla ciebie czasu. Jaka jest rada? Sprawiedliwość. Warto się rozstać. Warto dać ultimatum. Zobaczmy. Mak. Rydwan. I cesarz. Ja mam wrażenie, że ty tutaj będziesz przed wyborem. Z jednej strony będzie cesarz, z drugiej strony będzie mak. A ty, albo może masz tych mężczyzn wokół siebie, warto zostawić to wszystko w cholerę i wyjechać. Bo ten mak również nie jest jakby godny zaufania. To jest ktoś, kto czaruje. Ktoś, kto oszukuje. Tak dobrze cię zna, że wie, jak do ciebie podejść.
No. Trójka kielichów. No, zrelaksuj się, zabaw się. Weź na luz, nie przejmuj się, no. Doceń przyjaciół, przyjaciółki w twoim otoczeniu. Fajnie to wyszło. Zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia dla rybki, która jest singlem czy singielką. Masz może pytanie do nich, to oczywiście i tym razem zapraszam. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Sukces. Jesteś gotów. Jesteś gotów, jesteś gotowa na zmiany w swoim życiu. No dobrze, zobaczmy, co w pracy. Siódemka buław. Obrona przed czymś, ale przed czym? Masz własne pomysły, bronisz tych pomysłów na przykład, żeby ci ich nie zapierdzielili na przykład. Może chcą wykorzystać się do jakiejś tam sytuacji w pracy, bronisz się przed tym, nie chcesz być wykorzystywany, bo na przykład nie będziesz miał za to zapłacone. O, na przykład. Aha. Zaczyna się w twoim życiu nowy cykl. To takie, zostawiasz coś za sobą i zaczynasz nowe. I zaczynasz tak. Wyjeżdżam. Mam wszystko gdzieś. Potem sobie zadecyduję, co zrobić. No, w danej sytuacji. Coś się będzie działo i do ciebie należą decyzje. Stąd ta biała karta. O, tak wam pokażę. No. Wyjazd gdzieś, spotkania z przyjaciółmi, relaks, no, odchamienie się, dziesiątka pentakli, sukces, sukces i tak do ciebie przychodzi. Może masz swoją firmę i po prostu nie musisz się nikogo pytać czy o wolne, o urlop. Jesteś przed wyborem. Jesteś przed wyborem. Warto kierować się sercem. Pójść w coś nowego. Sukces przed tobą murowany. Też tak może być. Jaka jest rada? Śmierć. Przygotuj się na zmianę. One przychodzą do ciebie. Jakiś cykl w twoim życiu się zaczyna, kończy, a jakiś zaczyna. Więc tutaj w pracy też się wiele zmienia u ryby. No, proszę, proszę. Przyjdzie podpisanie nowej umowy. O, urzędnik się nawet pokazał. Warto sprawdzić tą umowę, zobaczyć, co jest drobnym drożkiem napisane, więc wiecie. Nie podpisujcie, dopóki dobrze nie przeczytacie, bo może no, coś tutaj wyjdzie na jaw. Jakaś mała informacja, której może nie powinieneś, czy nie powinnaś widzieć. No, ciekawe. Dobra, zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia rybkom. No, jeśli chodzi o pracę, w miesiącu sierpniu 2024 roku. Jeżeli masz pytanko do aniołków, oczywiście zapraszam. I zobaczymy, jakie tutaj odpowiedzi anielskie do ciebie przychodzą. No, posłuchaj swojej intuicji. Proszę, jeszcze jedna karta. W przeciągu kilku miesięcy. A wszystko się wyklaruje. Dobrze, kochane rybki, mam nadzieję, że czytanie wam się podobało. Życzę wam cudownego sierpnia. I oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, komentarze i łapki w górę. Trzymajcie się i do następnego razu.